Wieczne bezpieczeństwo wierzącego jest uczone przez Pana Jezusa w Ewangelii Jana, Ewangelia Jana, 10 rozdział, od 28 do 29 wersetu. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Widzimy, że Pan Jezus Chrystus uczył raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy niż wszyscy i nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mojego Ojca. Sam Pan Jezus mówi wyraźnie, nigdy nie zginą. Jeśli możemy wziąć Boga za Jego słowo, nie musimy iść dalej niż to. Każdy wierzący może być pewny tego, co Pan Jezus Chrystus powiedział tutaj. Oni nigdy nie zginą. Naprawdę nie ma innego sposobu na interpretację tych wersetów, niż po prostu przyjęcie ich za dobrą monetę. Nietrzeźwy chrześcijanin mógł wyciągnąć z tego fragmentu wszystko poza tym, co wyraźnie mówi. Jednak niektórzy mówią nam, że kiedy Bóg mówi nigdy, tak naprawdę nie ma tego na myśli, że wiążą się z tym warunki, ale to nie jest to, co Pan mówi tutaj. Wersety te nie tylko pokazują, że wierzący jest bezpieczny. Ręka Pana na to wskazuje. Ręka Pana na to wskazuje, że jest bezpieczny i bezpieczny w ręce Boga Ojca. Znowu to pokazuje, że wierzący jest podwójnie bezpieczny. Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt ich nie wyrwie z tego bezpieczeństwa. Jednak w obliczu tych oczywistych stwierdzeń są tacy, którzy powiedzą nam, że podczas gdy żadna inna osoba nie może wyrwać wierzącego z ręki Pana Jezusa Chrystusa, wierzący może wyrwać się sam. To nic innego jak zwykłe matactwo, zwykłe zaprzeczenie tego, co mówi Pismo Święte. Mówi się nikt. Czy wierzący jest kimś? Biblia mówi, nikt też nie wyrwie ich z mojej ręki. Ale słowo człowiek naprawdę nie powinno być tutaj w tekście. Faktycznie w King James jest tak. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man, człowiek, pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man, człowiek, is able to pluck them out of my Father's hand. Tutaj mam pokazane King James 10:29 i 10:28. Słowo man jest powtórzone raz, dwa razy w tych wersetach. Słowo człowiek. Po rosyjsku na przykład obok jest Atiec mój, który dał mnie ich bolsie wsiech i nikto nie marzit pochitit ich z ruki Atca mojego i
Ja daję im żyzn wiecznuju i nie pogibnut wo wiek i nikto nie pochytit ich z ruki mojej. Czyli widać, że King James na pewno nie jest oparta na Textus Receptus. To możemy być pewni, bo w Textus Receptus słowa człowiek, man nie ma. Nawet po rosyjsku synodalny przekład, który bazuje na Textus Receptus, nie ma tego słowa człowiek. No i oczywiście w Textus Receptus możemy sprawdzić. Tutaj są te nad moim palcem wersety. I tutaj nie ma słowa człowiek w oryginale. Jest wyraźnie napisane w wersecie 29 kago zoe aionion didomi autois kai u me apollontai eiston aiona kai uch harpasei tis auta ektes heiros mu ho pater mu hos dedoke moi meizon panton esti kai udeis dynatai harpazein ek tes heiros tu patros mu. Nie ma śladu o człowieku, którego dodano do King James. Już w kilku odcinkach wykazałem, że ani Biblia Gdańska, ani King James nie są oparte na Textus Receptus. Więc tu mamy kolejny werset, który pokazuje, że King James nie jest oparta na Textus Receptus. I King James mówi, że człowiek nie wyrwie ich z mojej ręki. Człowiek, jak widzieliśmy, nie ma uzasadnienia dla dodania tego człowiek. Ale słowo człowiek naprawdę nie powinno być w tym tekście. Jest to szersze niż tylko ludzie. Myśl jest taka, że żadne stworzenie, człowiek czy diabeł, nie może zabrać ani jednej z owiec pańskich z tego miejsca wiecznego bezpieczeństwa. Nikt nie może zabrać ani jednej z owiec pańskich z tego miejsca wiecznego bezpieczeństwa. Nie może powiedzieć, że ktoś mógłby zostać wyrwany z ręki Ojca. I to oznacza, że powiedzieć, że ktoś mógł zostać wyrwany z ręki Ojca, to powiedzieć, że jakieś stworzenie jest silniejsze niż sam Bóg, co jest oczywiście błędem, bluźnierstwem, kłamstwem. Piękny typ tego podwójnego zabezpieczenia znajdujemy w Księdze Wyjścia 26:15-17. Księga Wyjścia, to jest druga Mojżeszowa, 26:15-17. I zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawisz je pionowo. Każda deska mieć będzie 10 łokci długości, 1,5 łokcia szerokości. Każda deska będzie mieć dwa czopy dopasowane do siebie. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. Przybytek może być traktowany jako typ dzisiejszego domu Bożego, który składa się z wierzących, o czym mówi nam m.in. List do Efezjan, rozdział 2, 20 werset. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa spojona zgodnie rośnie w przybytek święty w Panu. Oraz Hebrajczyków, 3:6. Hebrajczyków, rozdział 3:6.
Ale Chrystus jako syn nad domem swoim, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko śmiałość i nadzieję, z której się chlubimy, zachowamy statecznie aż do końca. A także 1 Piotra 2:5, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Deski przybytku są typem indywidualnych wierzących. Były utrzymywane na miejscu za pomocą dwóch czopów. Tak, dwóch czopów. Które wystawały z dolnej części desek i były umieszczone w srebrnych gniazdach. Wiemy, że srebro jest rodzajem obrazu odkupienia w Piśmie Świętym. Jest to zatem obraz wierzącego stojącego na odkupieniu Chrystusa. Warto zauważyć, że słowo czopy można przetłumaczyć jako ręce, bo tak można faktycznie oddać to słowo. A zatem sugeruje to dwie ręce Ojca i Syna z Ewangelii Jana 10:28-29, które trzymają wierzącego bezpiecznie w odkupieniu Pana Jezusa Chrystusa. Więc jak widzimy, Pan Jezus Chrystus wyraźnie naucza, że kto jest zbawiony, jest zawsze zbawiony, gdyż wierzący jest wiecznie bezpieczny. Wieczne bezpieczeństwo wierzącego jest faktem nauczanym przez Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli ktoś tego nie podtrzymuje, nie jest zgodny z nauczaniem Chrystusa, tylko kłamie.